Klub sportowy Unia Racibórz od wielu pokoleń trenuje młodych piłkarzy oraz reprezentuje w rozgrywkach piłki nożnej nasze miasto. Zapytaliśmy prezydenta miasta Racibórz Jacka Wojciechowicza o obecną sytuację klubu oraz o plany na dalszy rozwój piłkarski spółki. Właścicielem klubu sportowego Unia Racibórz jest miasto Racibórz, które jest w posiadaniu 100% udziału w tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezydent miasta pełni rolę walnego zgromadzenia wspólników. W tej chwili zgłoszona jest drużyna i wbrew tym różnym rozsiewanym plotkom, które mówią o tym, że Unia nie będzie grała w tym sezonie, właśnie drużyna została zgłoszona. Pracujemy nad formą organizacyjną. Ta forma spółki z o.o., która była do tej pory, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Już pomijam fakt, że poprzednie władze nie zapewniły środków finansowych dla klubu dalej niż do końca marca tego roku. W związku z czym nad tymi kwestiami finansowymi też pracujemy. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby te wszystkie kwestie pozapinać. Prezydent przekazał również informacje, kto zarządza obecnie spółką. Rada Nadzorcza powołała w ostatnich dniach panią Elżbietę Majer na prezesa spółki, która zajmuje się prowadzeniem klubu, ale prowadzimy też rozmowy z innymi podmiotami, które najprawdopodobniej przejmą prowadzenie samego klubu, ale klub zostanie oczywiście własnością miasta. Prezydent zapewnia, że jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na utrzymanie i rozwój raciborskiego klubu, co może nastąpić po zmianie formy rodzaju działalności spółki. Przyjęcie przez moich poprzedników formy spółki z o.o. wykluczało klub sportowy Unia z wielu dotacji ministerialnych czy marszałkowskich. My chcemy zrobić to inaczej, a oprócz tego też chcemy zainteresować sponsorów prywatnych. Tym samym nie ma planów likwidacji klubu. W razie pozyskania środków finansowych sportowcy mogą być spokojni o funkcjonowanie i rozwój klubu. Ja wczoraj spotykałem się z piłkarzami Unii. Wszystkie te roczniki, które grały do tej pory, będą grały dalej. A każdy młody człowiek, który czuje w sobie talent i widzi siebie jako w przyszłości, oczywiście jako Messiego czy Ronaldo, jak najbardziej może przyjść do Unii Racibórz, trenować, ciężko trenować i liczyć na to, że osiągnie zamierzone efekty. Drużyna klubu Unia Racibórz zgłoszona do rozgrywek może już trenować i przygotowywać się do gry na piłkarskich boiskach, a ich kibice przygotowywać się do wspierania ich podczas gry.